Halo, witam Państwa, jest oczywiście Oskar, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i to jest nowy odcinek i nie tylko odcinek jest dzisiaj nowy, ponieważ mamy masę nowości, no w ogóle jest nowy rok, nie? Swoją drogą, więc wszystkiego najlepszego, nowy projekt, nowa ekipa, nowy kanał, co jeszcze nowe? Nowe twarze na kanale na przykład też mogą być. Halo, witam serdecznie, słuchajcie moi drodzy, dzisiaj przychodzę do Was z uchyleniem rąbka tajemnicy. Na moim kanale ostatnio nie działo się zbyt dużo, praktycznie nie działo się nic, tam jakiegoś lola wstawiłem, jeden film dostał bana, o czym powiem w kolejnym odcinku, tak czy siak nie działo się zbyt dużo i w końcu to zmieniamy. Pracowałem w ciszy przez pół miesiąca i w końcu mogę przyjść do Was z czymś. I dzisiaj nie powiem Wam o wszystkim, ponieważ część rzeczy, w ogóle większość rzeczy jeszcze jest pod znakiem zapytania, nie wiadomo jak to wypali. Moi drodzy, na moim kanale od zawsze, kiedy tu byłem, teraz taki long story będzie, od zawsze, kiedy tu byłem, pracowałem sam na sukces. I teraz to się w końcu zmienia, w tym roku to będzie rok trochę inny. Postaram się wprowadzić nowe osoby, rozwinąć swój kanał o nowe kanały i generalnie wszystko to rozbudować po to, no żeby po prostu, jak to się mówi, wybić się na YouTubie, no i sobie trzepać z tego jakiś hajsik, nie? No bo czemu nie? Łącznie, żeby was nie okłamać, w projekt jest zaangażowanych na ten moment 9 osób, z czego, no mówię, nikt nie jest jeszcze potwierdzony, że będzie na pewno. Dzisiaj są bardziej takie testy. No i o większości jeszcze wam nie mówię, ale mogę wam powiedzieć o nowym kanale, który właśnie wystartował. I teraz, kiedy to oglądacie, już trwa stream na tym kanale, więc zobaczcie sobie w opisie. Stream trwa prawdopodobnie od godziny, jeżeli to oglądacie o 21, więc już tam sobie z chłopakami streamujemy. Jest to projekt Kopalnia Chipsów. Brzmi to bardzo dumnie, no i generalnie chodzi tutaj o to, że mamy sobie parę osób, jest nas tam 5 i będziemy dla was streamowali przez bardzo długi okres czasu. Co wszystko rozumiem? Po prostu streamy będą częste. Każdy z nas jakoś tam inaczej śpi, inaczej tam siedzi sobie, nie na kompie tak dalej. I myślę, że tam będziemy mogli zrobić takie coś, że będzie streamek, nie że przez cały czas, ale przez dłuższą część dnia, że możecie, no nie wiem, wrócić sobie ze szkoły po kwarantannie i zobaczycie, że jest streamek, będziecie sobie obejrzeć razem z nami. Co jest ważne, ja tam będę tylko i wyłącznie członkiem, nie będę tam jakby jakimś liderem czy coś, nic z tych rzeczy, ta kamera jest za wysoko. Będę tam tylko i wyłącznie członkiem, no i po prostu będę tam gościnnie, powiedzmy, znaczy ja będę jeden z 5 organizatorów tego, nie? Więc po prostu czasami będzie tak, że mnie tam nie będzie, będą inne osoby, które będą streamowały inne gry, bo czym innym się interesują. Będzie na przykład World of Tanks, które ja nigdy nie grałem, więc takie tam będą rzeczy. Na pewno będzie Taern, jeżeli przypuśćmy, pytacie co dalej z Taernem, bo pewnie to was ciekawi, no to słuchajcie, sprawa wygląda tak, że streamy z Taerna będą w większości tam, razem z ekipą, ale nie wykluczam, że zrobimy sobie kiedyś tam sobie stream tutaj, ponieważ po prostu, jeżeli tam będzie zajęty slot, ktoś będzie na przykład streamował bota, a ja chcę postreamować Taerna, to sobie odpalam na tym kanale. Dzięki czemu jakby mam taki, wiecie, rozrzut, tam mogę się trochę bardziej pobawić, tutaj lecimy taki content bardziej sprecyzowany, więc Taern będzie tu i tam, tak naprawdę, będziecie też mogli poznać jakby innych tajerniczyków, powiedzmy tak. Odcinki z Taerna myślę, że jakieś grupowe będą tam wrzucane, natomiast odcinki takie jak na przykład podsumowanie Łuka będą dalej pokazywać się tutaj. Po prostu tam jest taka grupówka, tutaj lecę solo, ale też nie do końca, ponieważ tutaj chcę jeszcze powiedzieć, że zmieniamy trochę content i myślę, że na dniach 6 stycznia mam pierwsze nagrywki, więc jakoś za tydzień powinniście zacząć efekty. Przede wszystkim będę miał kamerzystę w końcu i będziemy kręcili jakiś fajny dla was content, taki bardziej lifestyle'owy. I myślę, że to też się wam spodoba. Dla osób, które lubią gry, również mam niespodzianki przygotowane. Będą na przykład takie gry jak Minecraft, bo wiem, że Minecraft z jakiegoś powodu jest lubiany tutaj. I na przykład odcinek z paczki modów ma 8000 wyświetleń. Jest to dosyć dużo wyświetleń, więc będzie Minecraft na kanale. Odpowiadając też na ważne pytanie, kiedy zgolę brodę, bo obiecałem, że zgolę o północy tego roku. No, o północy tego roku nie do końca wiem, gdzie byłem, więc nie zgoliłem. Tak czy siak, broda będzie golona na kolejnym odcinku na tym kanale. Ogólnie przepraszam za mój wygląd, nawet nie ustabilizowałem jakoś specjalnej kamery, dalej mam piękne zakole, bo jestem strasznie wczorajszy, tego nie widać po mnie, bo się zmobilizowałem, żeby to nagrać, ale no jeszcze mnie trzyma Sylwester, jeszcze mnie nie puścił, więc i co? I do zobaczenia w kolejnych filmach, wbijajcie też na Instagrama, tam cały czas się udzielam, staram się tego robić jak najwięcej, w sensie ja nie jestem jakimś Instagramowym ziomem, ale staram się postować tam tyle, ile mogę. Do zobaczenia, zostawcie kciuka, suba i elo!